Are you ready? Аня? Ну, фактуру будет снимать фигуру. Ага, ну так. Ну и что, идем? Идем купить буты до школы? Так. Mamy następny dzień, witajcie kochani. Idziemy, pada deszcz, przyszedł do nas deszcz, także następny witaj Anglio. Dzień. Płaszczyki dziewczynki mają bardzo fajne, ten jest taki cieniutki, dostały wakacje w prezencie. Ze strony smyka je. Mama, zapnie. Zaraz cię zapnę, poczekaj sekundę. Ze strony smyka żeśmy je zamawiały. I powiem wam kochani, że ten jest ocieplany, fajny, taki milutki polarek i on jest taki mięciutki, świetny jest ten płaszczyk i na pewno lila pochodzi w nim w chłodniejsze dni. A ten znowu jest bardzo cienki, taki zwykła cienizna. On jest mój ulubiony. Mati go bardzo lubi, on jest taki, widzicie, trochę opięty, mimo że on ma dwa numery, jest większy od tego, to ten, wydaje mi się, tego samego rozmiaru. Jeśli byście byli bardziej zainteresowani, chcieli kupić dla swoich dzieci czy coś, to mogę wam podać jakieś linki. Mogę wam wtedy podać, kochani, jakieś linki i powiedzieć, jak to jest z tą rozmiarówką dokładnie, bo tutaj jest, pamiętam, troszeczkę ciężko. W każdym razie ten według mnie jest dużo lepszej jakości, a cena ich była podobna. Stęskniłaś się za funciakiem? Tak. Dawno deszczu nie było, co? Co, Niuniu? Deszcz. Trzymaj kaptur. Kaloszki, kaloszki. Ja mówię, że ja lubię kaloszki. Macie kalosze? Tak. To prawda. Z Hello Kitty. I ja się, kochani, z wami witam. Hej, hej, dzisiaj się nie pokazywałam. Zobaczcie, jak pada, nie mogę normalnie iść. Jej, muszę w kapturze. Jej, krewata trafiła na mój język. O, idziemy, idziemy po buty. Okazało się, że miałam kupić Matysi buty, znaczy okazało się, że muszę kupić jej Lili. Chodzi mi o to, że miałam kupić Matysi, a okazało się, że muszę Lili. Nie skacz, proszę. Chodźcie. Bo kochani, stało się tak, że założyłam Lili buty, a mówię, sprawdzę z ciekawości, czy są dobre na nią. I jak się okazało, że ledwo co włożyła nogę. I dzieci tak rosną w wakacje, naprawdę. Zaraz kochani widzę, poczekam na Lileczkę. Chodź Lilu, już szybciej. Have you ever felt... Are you listening? Damn. Widzisz? Oka? Ale fajne dla dziewczynek. Ej, no to jest lepsze. Nie, ja bym wolała. A tam ktoś jak porozwalał? Chodź, Liluniu, nie wchodź to, proszę. Proszę nam wziąć do szkoły. To? No, widziałam dużo dziewczynek, które ten nosiła. To jest gumka fajna bardzo. No można niby, ale wiesz co, no nie wiem. Tak średnio mi się to widzi. Szukajcie sweterków, bo ja nie widzę sweterków. No i co? Gdzie jest jumper? Chodź, mama. Tu jest dziewczęcy dział, ale jumperów nie ma w ogóle. Jak tata będzie miał wolne, chyba będzie musiały pojechać do tego. Nie ma Matyś. Powykupywali chyba. Tutaj są budki. Bluzy na WF. O, zaraz obejrzę. Co tam masz? To jest Hair Space? Pokaż. Pokaż jaki kolor. A, taki niebieski. Mama, ja bym... Nawet fajne. Jakie są kolory? Niebieski, różowy, żółty i zielony. Fajne?
Mama kup. A mama nie będzie wszystkiego kupowała. Pinaka kosztuje 7 funtów. Wow. No i ile kosztuje? Powinno być napisane. Nie jestem napisane. A poszukaj, rozejrzyj się dobrze. A tu za wami, zobacz, Matysia. Jeden funt, jeden taki przejazd jakby, widzisz? Dobra, możesz, jak chcesz, to... Ja będę chciała na koniec. No i co, będziecie na konikach jeździły? Tak. O, tu jest. A ile jest napisane? No to szukaj. Ale będziesz miała jedno, bo masz funta. A gdzie to się daje tu? Tak. A gdzie się naciska później? No to obok. To samo może zacząć działać bez naciskania, no. Radocha? Matysiu, ty nie jesteś za duża już na to. No chodź, siadaj. Nie, bo się... Dla Lili to widzę super atrakcję, ale dla ciebie... Po takich ekstremalnych wakacjach to wydaje się, że ta atrakcja jest troszeczkę słaba. £20 Co mamy w tych dziecięcych gazetkach? Dużo? Fajne? Tak, a ile to kosztuje gazetki? Szukaj ceny. Są, zaraz ci pokażę gdzie. My już, kochani, w domu, zaraz wam pokażę, co kupiłyśmy. A wszystkie rzeczy, które tutaj raczej są, to są takie troszkę, bym powiedziała, nasze back to school. Wiecie, my nie kupujemy generalnie jakichś tam wielkich zeszytów, widzieliście w ostatnim, a nie w tym vlogu prawdopodobnie, zresztą nie wiem, jak to się tam poukłada z materiałem, ale pokażę wam, co kupiliśmy. Poszłyśmy kupić budki, już wyciągam budki. Już. Także tak, dla... Lileczki, takie oto buciki, w Shuzon kupiłam, to jest rozmiar niemożliwe, pomyliłam się, o kurde, jedną wziąłam 9, drugą 10, trzeba będzie wymienić. I tutaj mamy buciki dla Lili, tu mamy buciki dla Matysi, tak się prezentują. Moje buciki. Tak, następną rzecz to jest sweterek, dokupiłam Matysi taki granatowy, prosty sweterek, żeby miała i to jest na 7-8 lat bodajże, żeby były dość długie rękawy, cena 5 funtów. Buciki po 10 funtów, o, jedna 10 i druga 10, a sweterek 5 funtów. Dalej 3 pak szarych rajstop na 9-10 lat, bo te rajstopy są zazwyczaj, rozmiary są zaniżone i trzeba kupować co najmniej tak jakby o rozmiar 2 większe, żeby dziecko mogło w nich trochę pochodzić. Także kupiłam aż na 9-10 lat. Mogłam kupić trochę mniejsze w sumie, ale powiem wam, że nie było rozmiarów. Dla ciebie, Matysiu, tutaj ja kupiłam sobie, Mati też chce spróbować pisać piórem. Powiem wam, że jestem ciekawa, jak to będzie się pisało takim piórem. Dawno nie pisałam, ale do tych moich zeszytów... A ja nigdy. A ty nigdy. Do tych moich zeszytów powinno się przydać. I to było super. Zobaczcie, jaki super zestaw długopisów. Jest 20 sztuk. Naprawdę piękne kolory neonowe, bardzo mi się podobały i były naprawdę w dobrej cenie, ale nie pamiętam teraz, chyba około 2 funtów.
I tutaj mam dwupak bluzek dla Matysi na 8-9 lat. Lila ma dużo jeszcze takich bluzek i po Matysi, także nie musiałam jej kupować. Jak widzicie, 3,5 funta. I to chyba już wszystko. Nie wszystko. Weszłam na dział kosmetyczny i zakupiłam, bo już mi się wykończyły, collection, taki widzicie, no kreskę do oczu czarną po prostu, taką wybrałam, zobaczymy czy będzie dobra, dam wam znać. Kochani, już w domu, tak jak wam pokazałam, co żeśmy takiego zakupiły, a teraz zrobiłam sobie kawkę, pyszną i posiedzę trochę, może coś zajrzę na YouTube, a może podpisuję na jakieś komentarze, a potem zacznę szykować dziewczynkom, prasować uniformy. W ogóle u nas dzisiaj pada, jest kiepska pogoda, powiem wam, a wczoraj byliśmy na krótkie spodenki i na krótki rękaw, no taka to zmienna pogoda, ale myślę, że coraz więcej już będzie takich dni jednak troszeczkę chłodniejszych. Na obiad dzisiaj robię pieczoną karkówkę, ugotuję ziemniaczki i jeszcze nie wiem, jaką zrobię surówkę. Chciałabym też dzisiaj jeszcze zrobić zupkę kalafiorową, bo tak myślę, że taka zupka to później na dwa dni dla dziewczynek będzie. Jak wrócą ze szkoły, to będą miały co jeść. Jutro też będę przygotowywać lunchbox dla Matysi, ponieważ już nie będzie jadła raczej obiadu w szkole, może w zimę jej wykupimy. Zobaczymy. No a Lila ma jakby te obiady za darmo jeszcze ten rok i kolejny, a u Matysi już teraz trzeba byłoby dopłacać. Nie stanowi to jakiegoś tam, wiecie, problemu, tylko że te obiady nie są aż tak warte tego, że tak powiem, nie są aż tak zdrowe. I tak się cały czas miotam, czy wykupić Matysi, czy nie. Zobaczymy, czy będzie miała na to ochotę. Na razie ona nastawiła się na to, że chce lunchbox. Także zobaczymy, może będzie wolała lunchbox, a jak będzie wolała obiady, no to je wykupimy. Poza tym nie mogę dalej wstawiać prania, ponieważ pada i mi nie bardzo wszystko teraz schnie. No ale cóż, jestem po prostu zakopana w tym praniu po przyjeździe, łącznie z tymi pościelami, ze wszystkim. Nie wiem, kiedy ja z tego wyjdę naprawdę. No i idziemy. Zapnę cię na dole, nie wiem, dobrze? No i kto nie ma, że tak powiem, w oczach, w głowie, to musi mieć w nogach. W związku z tym, że właśnie wzięłam jeden but rozmiar 9, a drugi but rozmiar 10, to dlatego musimy iść drugi raz do sklepu po prostu poprosić o wymianę. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego problemu, ale zazwyczaj tutaj nie ma żadnego problemu z wymianą. Także skoczymy na chwilę do Shuzon i wracamy, a pada dalej. No chodźcie dziewczyneczki, czekam na was. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Sklep nam zamknęli przed nosem, zapomniałam, że w niedzielę jest otwarte do 16 tylko, a my byłyśmy 16 po i widziałam jeszcze, jak światła gasi pani w sklepie. Także jutro Lila pójdzie albo w butkach szmacianych, albo nie wiem w czym, do szkoły. Pierwszego dnia szkoły. Taką mamy akcję. No ale widzicie, tak jest właśnie w życiu. I kochani, chciałabym teraz się z wami dzisiaj pożegnać. Albo przeciągnę to do następnego dnia, czyli do pierwszego dnia szkoły. Coś dzwoniło u was? Tak. Co to było, Lilusiu? Co? Stawiłaś, kochanie, budzika? Czemu? Wczoraj, żeby nas obudził. A po co? No bo jest szkoła. Pierwszy dzień szkoły! Wracamy do szkoły! Miotku? Proszę. Zaraz mamunia sięgnie. Czekaj, mama, zapomniałam umyć. Mamy miodek. To też zdrowy. Miodek. Tak, miodek jest bardzo zdrowy, przywieziony z Polski, wyprodukowany w Polsce, nie w żadnych krajach poza Polską. I mamy tu miodek wielokwiatowy. Mama, czy, zobaczcie, jaki fajny swój. Mama, Mama, miodek Ami jest zdrowszy niż z Polski. Najzdrowszy jest taki pyszny miodek, co mamunia kupiła z Polski. A mama, ja właśnie umyłam
oczki. To dobrze. Dajcie, kochani. Mamy poranek, tak jak widzieliście, szykujemy się szybciutko, odzywam się dosłownie na chwilę, ponieważ jesteśmy w trakcie, jak widzicie, przygotowań. Muszę uczesać jeszcze dziewczynki, umalować się i sama je założę dzisiaj. Także chcieliśmy powiedzieć Wam dzień dobry i mamy tutaj back to school. Mamy powrót do szkoły. I jak się cieszymy? Dobrze! No pewnie, że dobrze, a mamusia się szykuje. To już chyba go dostałam wiele razy. Dziękuję bardzo. Kochani, my już się szykujemy. Dzisiaj naprawdę w niezłym pędzie. I teraz będę robiła lunchbox. Się, ale powiem Wam, kochani, że taki busy z rana, ja nie wiem, niby tak normalnie wstałam, ale jakoś tak wszystko ciężko się z rana na nowo przestawić, zorganizować, jeszcze dwa lunchboxy zrobić, bo nie zaznaczyliśmy wczoraj Lili, co ona będzie jadła, więc dzisiaj będzie miała lunchbox. Także powiem Wam, że mega, mega pośpiechu z rana. A jeszcze umyć głowę, umalować się, dziewczynki uczesać, zrobić śniadanko, wszystko. No to przyznam szczerze, że się trochę zeszło. Mama, przepraszam. Ale co kochanie, przecież... Nie byliśmy szybkie. Ale to nie Wasza wina, po prostu nam się ciężko trochę zorganizować. Było dzisiaj rano. Myślę, że już jutro będzie lepiej, to tak dzisiaj tylko. Chociaż nie jesteśmy spóźnione, mamy dobry czas. Ale mamunia musi iść na chwilę jeszcze do ofisu. Stąd po prostu trzeba było się troszeczkę streszczać. Też chciałabym zaparkować w normalnym miejscu pod szkołą, prawda? Muszę Was uściskać. Życzyć Wam miłego dnia. A wiecie co? Ja znalazłam moją czterolistną koniczynkę. Super. A tak w ogóle, to przy okazji powiem szczerze, że chciałabym życzyć wszystkim, którzy dzisiaj rozpoczęli rok szkolny, miłego dnia, żebyście w tym roku szkolnym dobrze się uczyli, żeby nauka Wam jakoś tak gładko, wiecie, do głów wchodziła. Naprawdę wszystkiego dobrego Wam życzymy, wszystkim tym, którzy dzisiaj zaczynają edukację i tym, którzy zaczynają studia za miesiąc albo pod koniec miesiąca. Trzymajcie się, kochani. Wakacje się skończyły. Idziemy szybciej, Niuniu. Ze sklepu, bo poszłam te buty wymienić Liluni z tym numerem, wiecie, co wczoraj był problem. Jeden but miałam rozmiar 9, drugi 10, to moja wina.
Bez problemu wymieniłam właśnie jej te buciki, pani jeszcze mnie przepraszała, a i chociaż ja mówię, że to moja wina, bo w sumie ja mogłam zobaczyć, pani na kasie też mogła zobaczyć, no ale ja wzięłam 9 i 10 i doniosłam do kasy, także moja wina. Ale mamy już budki, dziesiąteczki dwie, także super. Lilunia już sobie jutro pójdzie w ładnych bucikach. Dziewczynki poszły do szkoły chętnie, uśmiechnięte, mamunia jest trochę zestresowana. Całe wakacje z nimi, a teraz nagle, wiecie, kochani, nie będę ich widziała przez pół dnia. Będę się zastanawiała, jak z nowymi nauczycielkami, czy im się podoba, czy zjadły lunch. Tak jak to mają mamuszki zazwyczaj. Mnóstwo jakichś takich, wiecie, swoich wewnętrznych obaw po prostu mają. Zaczął się rok szkolny! O, teraz wyjadę. Ja jestem po prostu cała jakby spocona, mokra, nie wiem jak to powiedzieć, bo cały czas od rana mówię wam, że ostro ganiam i jeszcze teraz te buty, dobrze sobie przypomniałam, też rano je wzięłam, także naprawdę dzieje się, gardło mnie coś w ogóle boli od rana i już wzięłam sobie lekarstwo i o Jezu, ptaszek mi wyskoczył, kurde, widzieliście kochani? Byliście normalnie na żywo temu, że ptak wyskoczył mi, szedł sobie po prostu środkiem drogi. Na szczęście nikt nie jechał, więc go szybciutko ominęłam, żeby go po prostu nie przejechać. No tak to jest. I nie jest tak, że jestem nieskupiona, bo widzicie, ja z wami rozmawiam, ale patrzę cały czas na drogę. Fajnie było zobaczyć też koleżanki pod szkołą. Nie widziałam ich już parę ładnych tygodni. Także miło było zobaczyć. Pewnie niedługo się będziemy umawiały na jakąś kawę. Się cieszę, że przybyło znowu nowych widzów na moim kanale. Jest mi niezmiernie miło was gościć, witać. Bardzo się cieszę, jak jest nas tak dużo. Bardzo się cieszę, gdy do mnie piszecie. To jest naprawdę bardzo motywujące i mam nadzieję, że będziecie się z nami fajnie bawić i że umilimy wam troszkę czas, a szczególnie ten czas jesienno-zimowy, który niestety nieubłagalnie się do nas zbliża. Mogę wam zdradzić, że następny filmik to będzie, kochani, odpowiedzi na pytania, ale odpowiedzi na pytania, które udzielą same dziewczynki. Pomyślałam, że może spróbujemy w ten sposób i na część pytań one odpowiedzą i ten filmik zostanie dodany prawdopodobnie w środę. Także jeśli macie ochotę, to zapraszam was serdecznie w środę. Myślę, że około 16 godziny polskiego czasu ten filmik będzie na kanale. A jeśli chodzi o Q&A z moją osobą, bo ja to się zaraz rozgadam, będzie dodany troszkę później. Ja jeszcze czekam na jakieś wasze pytania. Może coś ciekawego do mnie napiszecie i cały czas czekam na waszą opinię na temat jakichś trudnych tematów, na jakich chcielibyście porozmawiać, czy kręcić taką serię, czy nie, bo tak naprawdę w tym momencie jeszcze nie wiem. Gorąco, ja już pod szkołą dojechałam, ale wiecie co? Jestem jedną chyba z pierwszych osób, które dojechały. Uchylę sobie szybki, bo jest pochmurno, ale jest bardzo ciepło i parno. I powiem wam, kochani, że myślałam, że już nie będzie wolnych miejsc, że tak wszyscy będą pędzić do szkoły po dzieci, tak jak rano, bo rano naprawdę nie było gdzie zaparkować, a tu się okazuje, że jestem jedną chyba z pierwszych osób. Także mam najlepszą miejscóweczkę dzisiaj. Co jeszcze chciałam wam, kochani, powiedzieć, że
Jestem już taka stęskniona za dziewczynkami, nie mogę się doczekać, aż je odbiorę i zobaczę, jaki minął dzień. Wyjątkowo dzisiaj, ja nie wiem. To jest takie chyba uczucie ciekawe, jak te mamusie, które puszczały pierwszy dzień dzisiaj do szkoły, dzieci w ogóle, do przedszkola, jak one się czują, bo myślę, że cały dzień siedziały jak na szpilkach. W szkole? Podobało Ci się? 2 dobre punkty, pierwszy dzień. No to brawo! I to najlepsze dobre punkty, jakie mogą być. Za pomaganie i za sprzątanie za innych. Aha, no to super. A Liluniu, jak u Ciebie dzień? Dobrze. Jak nowa pani? Dobrze. A dobrze. A z kim się bawiłaś? Z Czawi. Stęskniłaś się za koleżankami? Tak. I ogólnie jak oceniasz dzisiejszy dzień? Czyli nowa pani. Jak pani nowa właśnie? Dobrze. A coś więcej? Zrobiłam jej kartkę.